Teresa Adamczyk, dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia i dzisiaj spotkanie z Panią Mariolą Kośmider, dyrektorem Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, jeszcze trwa program, który realizujecie z funduszy norweskich dla starszych mieszkańców powiatu i nie tylko powiatu, trochę szerzej, a już ruszył kolejny projekt, też finansowany ze środków zewnętrznych i dotyczący raka płuc. Więc może troszkę najpierw o tym projekcie najnowszym bym prosiła, żeby nam Pani powiedziała. Tak się złożyło, że powiat polkowicki znajduje się w czołówce powiatów na terenie kraju, gdzie zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów płuc jest jedna z wyższych z kraju. Dlatego też postanowiliśmy przygotować taki projekt, którego celem będzie zmniejszenie zachorowalności, czyli taka stricte profilaktyka i zmniejszenie umieralności z powodu tego nowotworu, który niestety jest nowotworem śmiertelnym. Tak też się złożyło, że w tym czasie minister zdrowia ogłosił konkurs skierowany do powiatów polskich na realizację programu w ramach takiego obszaru ograniczenia społecznych nierówności zdrowia, na realizowanie programów skierowanych na choroby nowotworowe i inne choroby cywilizacyjne. Dlatego też ta nasza ocena, którą i obserwacja, jak i analiza dotychczasowa była bardzo przydatna w przygotowywaniu programu, z którym przystąpiliśmy do konkursu. Tak też się szczęśliwie złożyło, że nasz program realizowany wspólnie przez Powiat Polkowice i Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych znalazł się znowuż w czołówce najlepszych programów w kraju i otrzymaliśmy pełne sfinansowanie tego programu w kwocie 3 milionów złotych. W tej kwocie ponad 2,5 miliona z mechanizmu norweskiego, krajem darczyńcą w tym wypadku jest Norwegia, oraz 500 000 z budżetu państwa. Także mogliśmy przystąpić do realizacji tego programu, który już w Polkowicach funkcjonuje od ponad 3 tygodni. Kiedy usłyszałam pierwszy raz, jeszcze nie wiedziałam nic o tym projekcie, usłyszałam pierwszy raz hasło chronię płuca, nie palę, to wydawało mi się, że będą to akcje głównie profilaktyczne skierowane do nas wszystkich, ale które miały nas przekonać o szkodliwości palenia. Tymczasem, to pewnie też i to o tym za chwilę, ale tymczasem ten projekt ma taką wartość stricte medyczną w sensie w kontekście diagnostyki, prawda? Ten projekt jest projektem kompleksowym. Zawiera zarówno elementy edukacji, profilaktyki, promocji zdrowia, jak i cały duży blok działań medycznych. Nie ma dobrego programu zdrowotnego bez elementów profilaktyki. Tym bardziej w przypadku takiego schorzenia, jakim jest rak płuc. Ponad 90% przyczyn wywołujących nowotwór płuc to jest palenie. Dlatego też znaczną część projektu przeznaczyliśmy na edukację i profilaktykę związaną z zaniechaniem palenia. I tę część projektu będziemy realizować i kierować do wszystkich mieszkańców powiatu polkowickiego, zaczynając od uczniów 6 klasy szkół podstawowych. Będziemy jeździć od wsi do wsi. Odwiedzimy 93 wsie i gminy powiatu polkowickiego. Odwiedzimy wszystkie miasta powiatu polkowickiego i tam w ramach spotkań z mieszkańcami będziemy prowadzić właśnie też działania edukacyjne. Przede wszystkim ten największy blok edukacyjny będzie kierowany do młodzieży. Dlaczego? Dlatego, żeby uchronić ich przed tym niekwestionowanym zabójcą, jakim jest rak płuc, spowodowanym przede wszystkim paleniem papierosów. Proszę, no, ma Pani na pewno własne przemyślenia na ten temat, a ja się sama nad tym zastanawiałam, jak to jest, że
O tym, że palenie zabija, głosi napis na każdej paczce papierosów. O tym, że palenie jest szkodliwe, wiemy wszyscy. No, chyba nie ma ani jednej osoby, która by twierdziła, że palenie jest zdrowe i czemuś dobremu służy. A jednak liczba palących jest duża i tak jak pani mówiła na konferencji, ta granica wieku, od której zaczyna się palenie, ciągle się obniża. To jest takie, jakbyśmy sami sobie chcieli zrobić krzywdę, tak? Inicjacja faktycznie związana z paleniem papierosów jest zastraszająca. Nasi dziadkowie rozpoczynali palenie w wieku 17, 18, 20 lat. Rodzice rozpoczynali palenie często w wieku 14 lat. Badania, które przeprowadziliśmy przygotowując się do projektu, badania ankietowe obejmujące grupę 1000 osób, potwierdziły tę dolną granicę 11 lat. Dzieci szkoły podstawowej rozpoczynają palenie. Pytała Pani o moje przemyślenia. Czasami można tak prosto sobie odpowiedzieć, że coś, co jest przyjemnością, jest bardzo często szkodliwe. W nadmiernej ilości słodycze powodują otyłość, choroby, cukrzycę i inne. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele groźnych chorób. A jeżeli chodzi o palenie, w każdej ilości, nawet najmniejszej, nawet będąc biernym palaczem, dym papierosowy szkodzi i w konsekwencji zabija. Dym papierosowy zawiera ponad 4000 szkodliwych substancji toksycznych, więc tak jakby gdybyśmy wąchali czy wdychali truciznę, nie paląc, a przebywając w otoczeniu osób palących. Dlatego tu te moje przemyślenia na temat innych używek i przyjemności życiowych zupełnie nie idą w parze z paleniem. Palenie, gdy rozmawiam z osobami palącymi, przynosi tym osobom przyjemność, daje przyjemność. Twierdzą, że mogą się w tym momencie odstresować, bo mają zajęte ręce papierosem, ale właściwie tej teorii nie jestem w stanie rozwikłać i osoby, z którymi rozmawiam, autorytety medyczne, też nie są w stanie potwierdzić, dlaczego ta używka, która w każdej ilości jest szkodliwa, jest tak wielką, jest tak ochoczo zażywana i od wczesnego wieku. Paradoksem kolejnym jest to, że mimo że tak szkodliwa, jest legalna, prawda? Dokładnie, legalna i reklamowana pośrednio, jak nazywamy pośrednio, ale reklamowana. I tutaj właśnie jeszcze przyszłabym do kwestii finansowej związanej z tym projektem. Faktem jest, że ja mam też takie wrażenie, że to jest ciągle legalne, dlatego że niemałe przychody budżetów wszystkich państwa polskiego na pewno to są właśnie wpływy z akcyzy z papierosów. Dokładnie. Ale mimo to i tak się mogą podnieść takie głosy, że projekt wart 3 miliony skierowany do palaczy to takie sobie palą, to niech sobie chorują. Zgadza się Pani z takim podejściem? Absolutnie i zdecydowanie nie. Można by zapytać, a ile warte jest ludzkie życie? Ile Pani dałaby, zapłaciłaby, żeby ochronić ludzkie życie, swoich bliskich, najbliższych, znajomych, rodzinę. I tutaj w ogóle podejmowanie jakichkolwiek dyskusji na temat, jak sobie palą, to niech sobie szkodzą, prawda, i tak dalej, zupełnie są nie na miejscu. Palacz nie tylko szkodzi sobie, ale szkodzi najbliższej rodzinie, szkodzi swoim bliskim. Choroby, które są spowodowane paleniem, bo to nie tylko rak, ale to POHP tak popularnie już występujące i inne schorzenia, na które ma wpływ tych 4000 szkodliwych substancji znajdujących się w tytoniu, to jest wybitne obciążenie również finansów zarówno ochrony zdrowia, jak i generalnie państwa, nie mówiąc już o tym ogromnych kosztach społecznych.
Zaczęłyśmy mówić o tej profilaktyce, bo to jest część tego projektu. Głównym waszym celem jest młodzież. Macie jakiś pomysł już konkretny na to, jak to do tych młodych ludzi dotrzeć, bo pewnie trudne to będzie. Przygotowując projekt, tak jak wspomniałam, spotkaliśmy się z grupami młodzieży i przeprowadziliśmy badania ankietowe z grupą 1000 osób i większość tych osób, która wypowiadała się, że pali lub jest biernym palaczem, bo najbliżsi palą w domu, w samochodzie, w obecności dzieci, jednak w ostatnich pytaniach ankiety potwierdziło, że tak, wie jakie są zagrożenia, chętnie weźmie udział w profilaktyce, a osoby, które potwierdziły, te młode osoby, które potwierdziły, że palą, a jest to 30% populacji tych młodych osób między 12 a 19 rokiem życia, potwierdziło i zaznaczyło punkt, że chętnie skorzysta z terapii. Z terapii psychologicznej już na dalszym etapie szkoleń. Mamy przygotowane dla każdej klasy bardzo interesujące spotkania z edukatorami, z psychologami, z wykorzystaniem fajnych technik i multimedialnych i najnowszych dostępnych modeli zarówno płuc, jak i innych narządów, metodą porównawczą, jak wyglądają narządy osoby palącej, niepalącej, jak wygląda płuco w czasie zaciągania się dymem papierosowym, jak wygląda w konsekwencji to płuco po paleniu. Czasami na zasadzie nawet takiego i edukacji, ale też zastraszenia lekkiego, też się osiąga swój założony cel. Ja kiedyś powiedziałam i podtrzymuję to zdanie, wszystkie chwyty, możliwości są dozwolone, żeby tylko zadziałać edukacyjnie czy profilaktycznie na organizm młodego człowieka czy też osoby dorosłej. Te lekcje edukacyjne, jestem przekonana, że będą przyjemnością. W trakcie zajęć będą również konkursy, różnego rodzaju działania, które zachęcą do udziału w tych lekcjach, jak również zachęcą do udziału w działaniach już później stricte psychologicznych, terapeutycznych z tą grupą młodzieży palącej. 92 osoby młodych, 92 młodych ludzi wyraźnie napisało, że chce rzucić palenie. I dla tych 92 osób, które się już zdeklarowały, jest przygotowany cykl już działań terapeutycznych zmierzających do tego, żeby zarzuciły palenie. Niezależnie od tego będzie prowadzony cykl działań profilaktycznych kierowany właśnie do wszystkich mieszkańców. Już niebawem, bo na końcówce września, 26 września, będzie organizowany duży piknik rodzinny z koncertem dla młodzieży na naszym centrum piknikowym, gdzie autokarami przywieziemy młodych ludzi z 6 gmin powiatu polkowickiego na ten piknik. Będzie się mnóstwo działo i będzie mnóstwo działań edukacyjnych, ale będzie mnóstwo działań rozrywkowych, sportowych. Dla każdego, dla młodego, starszego, dla całej rodziny będzie bardzo ciekawa oferta. Będą pokazane sposoby spędzania wolnego czasu w zdrowiu, w profilaktyce, w zgodzie z naturą, w zgodzie z swoim organizmem. Będą przygotowane przykłady diety, której zadaniem jest właśnie wypłukiwanie i usuwanie tych szkodliwych substancji w wyniku palenia z organizmu. Będą przygotowane zestawy ćwiczeń, które również pomagają odzyskać tą sprawność, głównie oddechową organizmu. Kolejnymi działaniami to będzie wiele konkursów z fajnymi nagrodami, które też zachęcą do tego, żeby wziąć udział nie tylko w akcji, ale w całym projekcie, w całym programie. Planujemy również interesującą konferencję dla młodzieży z udziałem autorytetów medycznych, który w taki fajny sposób, tak jak to robimy w przypadku Chronię Życie przed rakiem i raka szyjki, macicy czy raka piersi, zachęcić młodych ludzi przy ich udziale takim czynnym do zwalczania palenia,
i do podjęcia decyzji o niepaleniu. Te wszystkie, z tych wszystkich działań, o których wspomniałam, w tych wszystkich działaniach będą również mogli wziąć udział pozostali mieszkańcy, nie tylko ci z grupy 50+, o których pewnie za chwilę będziemy rozmawiać. No właśnie, to jest trochę już o profilaktyce powiedziała Pani, ale może najpierw o takiej, rozumiem, że profilaktyka do wszystkich, bez względu na wiek, dokładnie, bez względu na to, czy palą, czy nie palą, czy mają w swojej, tylko w swoim otoczeniu palących. Natomiast część taka medyczna, to są badania. No nie ma co ukrywać, że badać to my się lubimy, jak jest okazja, to bardzo chętnie, nie wiem, czy to dlatego, że mamy po prostu wyższą świadomość jakby, czy też dlatego, że jest to nie zawsze dostępne, więc warto skorzystać z okazji, jakoś jestem spokojna, że akurat z tej części badań to na pewno mieszkańcy chętnie skorzystają, więc właśnie, kto może skorzystać z badań, z jakich badań, jaka grupa, kto powinien się zainteresować tym projektem? Ten blok medyczny działań kierujemy do osób 50+, do osób palących, niepalących, biernych, palaczy, osób, które rzuciły palenie, oraz zapraszamy do udziałów również górników powyżej 45 roku życia, przede wszystkim górników emerytów, którzy przeszli na emeryturę i zapomnieli już o badaniach okresowych, badaniach profilaktycznych, które w czasie ich zawodowego życia były regularnie realizowane, a przechodząc na emeryturę, ta grupa mężczyzn przestaje być objęta jakąkolwiek kontrolą i dlatego też w tej grupie notuje się najwięcej zachorowań. Także 45+ górnicy emeryci, 50+, wszyscy pozostali mieszkańcy powiatu polkowickiego są zaproszeni do udziału w bloku działań medycznych. To na czym ten blok polega? Zaplanowaliśmy 4 etapy udziału w projekcie. Pierwszy etap, tak zwane badania screeningowe, do których wysłaliśmy ponad 20 tysięcy zaproszeń do każdego gospodarstwa na terenie powiatu polkowickiego. Dla potrzeb tego projektu i tej części medycznej utworzyliśmy Centrum Zdrowia Płuc. Centrum Zdrowia Płuc znajduje się w polkowickiej przychodni, pokój 128. I w ramach tego centrum funkcjonuje gabinet profilaktyki, w którym od godziny 8 do 18 pracują pielęgniarki, które dokonują zapisu do projektu i wykonują podstawowe badania. Następnie działa gabinet lekarski oraz gabinet wsparcia psychologicznego dla osób, które podejmą próbę zwalczenia nałogu lub pomoc psychologiczną kierujemy również do osób, u których niestety wychwyciliśmy już i zapewne będziemy wychwytywać zmiany, w tym zmiany onkologiczne w płucach i w oskrzelach. Pierwsza wizyta lekarska, screeningowa, którą odbywa każda osoba zaproszona do projektu, polega na badaniu lekarskim oraz wykonaniu szeregu badań. Są to badania przede wszystkim marker nowotworowy płuc, badanie spirometryczne, badanie pulsoksymetryczne, czyli na sączenia jakby tlenem krwi w naszym obiegu, podstawowe badania laboratoryjne OB, morfologia mocz, badanie CRP, jest to takie badanie, które mówi o ewentualnie występującym stanie zapalnym w organizmie. Następnie gazometria, czyli tej równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie oraz zdjęcie klatki piersiowej płuc. Po analizie tych wyników tych badań pacjent zdrowy otrzymuje informację, że dla tej osoby zakończyła się część medyczna i zapraszamy do części edukacyjnej. U osób, u których wystąpiły jakiekolwiek zmiany w tych badaniach, o których wspomniałam, zapraszane są te osoby już na konsultacje specjalistyczne, w trakcie których te osoby są kierowane na kolejne badanie, już tomografię płuc niskodawkową. Osoby ze zmianami w tomografii kierowane są już do kolejnego etapu, trzeciego,
tak zwanej diagnostyki pogłębionej i mają wykonywaną badanie bronchoskopowe płuc już na oddziale. I ostatni etap to jest analiza i wnioskowanie, czyli kierowanie pacjentów do grupy zdrowy, chory, obserwowany. Chcę nadmienić, że na każdym etapie w razie potrzeby są powtarzane badania, o których wspominałam, a w grupie osób skierowanych do obserwacji te badania będą powtórzone za kilka miesięcy. Najważniejsze w projekcie jest to, że wszystkie badania właściwie wykonywane są od ręki lub z dnia na dzień. Nawet te badania już wysoko kosztochłonne, typu tomografia komputerowa czy bronchoskopia, wykonywane są oczywiście w dogodnym terminie dla pacjenta, ale właściwie z dnia na dzień. Partnerzy, którzy zostali wybrani w wyniku postępowania przetargowego realizujący tomografię czy bronchoskopię, mają tak z nami spisaną umowę, że nasi pacjenci skorzystają z tej pogłębionej diagnostyki poza wszelką kolejnością. Także szybka ścieżka w naszym projekcie jest naprawdę bardzo szybka. Pacjent dodatkowo otoczony wsparciem psychologicznym naprawdę może w sposób świadomy, bardzo szybko podjąć decyzję o dalszym leczeniu. I to jest właśnie bardzo ważne w tym projekcie. No i powiedzmy jeszcze dla uściślenia, że nie wymaga to skierowania ani rejestracji. Jak to wygląda? Przychodzimy po prostu pod gabinet i pielęgniarka nas zapisuje, czy trzeba jednak najpierw do rejestracji się udać? Nie trzeba udawać się do żadnego innego pomieszczenia, tylko do Centrum Zdrowia Płuc, tak jak wspomniałam, w godzinach od 8 do 18, lub można skorzystać z telefonu i zadzwonić pod numer telefonu, który jest na zaproszeniach, na ulotkach, które dotarły do mieszkańców. Na stronie internetowej zdrowepłuca.pcus.pl jest telefon, który też działa w tych godzinach, jest też mail, z którego można skorzystać i ewentualnie tą drogą zapisać się do projektu, czy też uzyskać informacje o projekcie. Nie potrzeba żadnego skierowania, trzeba tylko wypełnić dokumentację medyczną, przejść wywiad lekarski, wywiad pielęgniarski, wypełnić ankietę i dokumentację, która jest wymagana przez państwa darczyńców, czyli przez osoby, przez państwo finansujące nasz projekt, i dokumentację wymaganą przez ministra zdrowia po to, żeby właściwie rozliczyć się z projektu. Skierowania nie trzeba żadnego, a co jest bardzo istotne, ze względu na to, że w naszej przychodni funkcjonują zarówno i poradnia onkologiczna, i poradnia pulmonologiczna, która bezpośrednio jest jakby, nie jakby, ale jest związana również z projektem. Pacjent, u którego wychwycone zostaną zmiany, czy wychwycone już zostały, bo też już mamy takich pacjentów, otrzymują natychmiastowe skierowanie i na określony, bardzo krótki termin na dalsze leczenie trafiają do Centrum Onkologii we Wrocławiu. I to jest bardzo ważne dla pacjentów i dla nas, że pacjent na żadnym etapie projektu nie jest zostawiony sam sobie. Nawet w tym momencie, gdy już kończy się etap profilaktyki, bo coś zostało wychwycone, my pacjentem opiekujemy się dalej. Zawiązaliśmy już na etapie przygotowywania i pisania projektu półtora roku temu, nawiązaliśmy kontakt i poprosiliśmy o takie wsparcie merytoryczne i wręcz patronat nad naszym projektem wybitnego lekarza, torakochirurga, pana profesora Jerzego Kołodzieja, który jest konsultantem na Dolny Śląski Województwo Opolskie. Jest to naprawdę ogromny autorytet i guru w zakresie chorób klatki piersiowej.
kiedy miałam właśnie okazję rozmawiać z panem profesorem po konferencji inaugurującej projekt, powiedział, że no oczywiście no nie jest to tajemnicą, że najbardziej pożądane jest wykrycie zmiany, przepraszam, w jak najwcześniejszym etapie. Tej zmiany nie wykrywa zdjęcie rentgenowskie, ale już kombinacja tych badań, które są w ramach tego pierwszego etapu, pozwoli, tak? Bo to chodzi o te markery, dokładnie, tak? Dokładnie. Zdjęcie rentgenowskie wychwyci zmiany, ale już od pewnej wielkości. Ale jeżeli są to zmiany niewychwycone przez badanie zwykłe rentgenowskie, są to malutkie zmiany, które jeszcze dają się leczyć operacyjnie i nie mają możliwości rozbudowania w naciekowy nowotwór, jeżeli ich nie widzi rentgen, to markerem nowotworowym i pozostałymi badaniami, które pisząc projekt, uzgadnialiśmy też z panem profesorem, co będzie najlepsze, jakie wybrać badania, które mogą zasugerować lekarzowi analizującemu wyniki badań, że coś się dzieje w obrębie płuc, czy też klatki piersiowej, czy też układu oddechowego. Dlatego też uzupełnieniem tych badań jest tomografia komputerowa, na którą kierowani są pacjenci, u których cokolwiek w tych badaniach, o których wspominałam, jest nieprawidłowego. Oczywiście cały projekt jest nakierowany na wykrywanie raka płuc, ale te badania, zwłaszcza w tym pierwszym etapie, choćby to spirometryczne, pozwoli chyba wykryć też, no nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, się akurat nie jestem autorytetem medycznym, ale choćby początki obturacyjnej przewlekłej choroby płuc. Tak, tak zwane to POHP, jak najbardziej, plus gazometria, tak, plus pulsoksymetria, czyli nasycenie tlenem krwi. To są badania, które jeżeli lub na szczęście nie będą potwierdzone wystąpieniem choroby nowotworowej płuc, ale są powodem do leczenia pacjenta i objęcia pacjenta leczeniem w zakresie innych chorób. Dlatego też w momencie, gdy pacjent trafia na tomografię i szczęśliwie nic złego w obrębie płuc się nie dzieje, ale pacjent otrzymuje hasło od lekarza w projekcie, że bezwzględnie musi udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu i podjąć leczenie z powodu innych przyczyn wywołujących te zmiany w badaniach. W naszej przychodni wszystkie gabinety są połączone siecią informatyczną, dlatego też lekarz POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej, ten lekarz rodzinny, wchodząc do systemu, do swojego komputera, kolokwialnie mówiąc, widzi wyniki badań również tych z projektu. Także te wyniki nie zostają wpięte do dokumentacji i zostawione same sobie. Z tych wyników korzystają inni lekarze oraz pacjenci, którzy nie wiedząc o innych schorzeniach w swoim organizmie, przy okazji dowiedzieli się, że coś się dzieje w zakresie jakichś innych układów. Projekt już jest realizowany. Na konferencji mówiła pani chyba około 300 osób przebadanych. No w tej chwili już więcej. W tej chwili już jest znacznie więcej osób. To czy jest ograniczona liczba tych osób, które mogą wziąć udział w projekcie? No bo wiadomo, kwota jest znana. W ramach tej kwoty pewnie można przebadać określoną liczbę osób. Czy należy się spieszyć, można jeszcze z miesiąc poczekać, dwa? Już mówię, przygotowując projekt, wyliczyliśmy grupy docelowe, do których, które kwalifikują się do udziału w projekcie, zarówno do profilaktyki tej pierwotnej, jak do tej profilaktyki wtórnej poprzez już badania. Takich osób w powiecie, na terenie powiatu polkowickiego jest około 13 tysięcy. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w realizacji różnych projektów, różnych programów, analizując programy realizowane, różne programy na terenie czy też naszej gminy, czy też w Polsce, założyliśmy, że co najmniej 5 tysięcy osób zgłosi się do projektu
i liczymy, że tę grupę obejmiemy opieką tą już w ramach bloku działań medycznych. Jeżeli chodzi o grupę z profilaktyki wtórnej, czyli tą typowo edukację, promocję zdrowia, te wszystkie działania, o których mówiłam na początku naszej rozmowy, jest to grupa około 30 tysięcy osób, do których dotrzemy poprzez wizyty we wszystkich wioskach, we wszystkich miastach, spotkania w szkołach, wykładach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, już nie mówiąc o zasięgu rażenia Państwa redakcji, czy też programów radiowych i artykułów prasowych, które dotrą właściwie do całej populacji, do wszystkich mieszkańców powiatu polkowickiego. Wśród tych osób, które się poddały badaniom, które wzięły udział w projekcie, mówi Pani, że są już osoby, którym zmiany wykryto. Statystyka jest okrutna. Mówi się też o statystyce, że jest królową nauk, bo potwierdza pewne rzeczy. Niestety, ale musieliśmy zrobić, pisząc też projekt, założenia, biorąc pod uwagę te statystyki zachorowalności i umieralności na terenie powiatu polkowickiego i to miejsce w pierwszej dziesiątce powiatów, w których najwyższa jest zachorowalność z tego powodu, założyliśmy, że co najmniej u 100 osób uda nam się we wczesnym stanie, we wczesnym stadium znaleźć zmiany nowotworowe. I właściwie już po pierwszym tygodniu pojawił się pacjent, który już ma wyznaczoną datę zabiegu operacyjnego. W tej chwili diagnozujemy kolejne 3 osoby, które przechodzą prawda, etapy, o których wspominałam, u których zmiany również się pojawiły, a są to dopiero 3 tygodnie naszego projektu. Dobrze, że uda nam się we wczesnym stadium znaleźć takie zmiany. Źle, że w ogóle takie zmiany występują. Mówiła Pani o 13 tysiącach osób w tej grupie docelowej i przyznam się, że jak usłyszałam, że 5 tysięcy tylko się podda badaniu, to trochę się zdziwiłam. Naprawdę tak niewiele? Bo już nawet powiedziałam, tak, że my przecież lubimy się badać jako społeczeństwo. Tu jest okazja, żeby zrobić badania pogłębione bezpłatnie, bez kolejki, bez czekania i naprawdę to tylko 5 tysięcy? Pani redaktor, mieszkańcy gminy Polkowice, z racji tego, że od wielu lat realizujemy wiele programów profilaktycznych, zdecydowanie świadomość i konieczność podejmowania decyzji o badaniach jest znacznie większa niż na terenie innych gmin, gdzie w znacznie mniejszym zakresie realizowana jest profilaktyka z różnych powodów, chociażby z tego, że samorządów na pewne rzeczy w tamtych gminach nie stać. Dlatego też super, że udało się powiatowi polkowickiemu pozyskać te środki poprzez realizację naszego projektu i wejść w gminy, gdzie zbyt dużo też nie dzieje się w zakresie profilaktyki. I braliśmy pod uwagę, tak jak wspomniałam, wszelkiego rodzaju analizy i udział w programach, które realizujemy my, jako Gmina Polkowice, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. I mimo, że pewne projekty realizowane są na forum na przykład 6 czy 8 gmin Zagłębia Miedziowego, ale cały czas widzimy dysproporcje w przystępowaniu do projektów mieszkańców naszej gminy i innych gmin. To są lata pracy, lata edukacji, które powodują, że nasi mieszkańcy mają większą świadomość i w związku z tego, tym chyba większe oczekiwania. Oczekiwania tak, chociaż trudno mówić, że to jest złe. Chcą się leczyć, chcą się badać, chcą korzystać nasi mieszkańcy z programów, a gmina, bardzo wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, przeznacza spore pieniądze, kilka milionów złotych na te dodatkowe rzeczy. Plus nasza determinacja jako Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo naprawdę jest to
kawał ciężkiej, solidnej pracy, żeby zrobić projekt, żeby wcześniej zrobić analizę, ocenę stanu zdrowia, przygotować i żeby projekt na skali całego kraju był najlepszy lub jeden z najlepszych, tak jak w przypadku płuc. O środki unijne sięga cała Polska po środki. My też. I nie można na laurach zasiadać, że w naszej gminie jest więcej pieniędzy, to już nie musimy. Dlatego też zachęcam, żeby w innych gminach również znalazły się takie zdeterminowane mocno osoby, jak osoby z mojego zespołu, czy ja sama, które niezależnie od tego, jak jest możliwość, jest okazja, jest pomysł, jest potrzeba, takie programy piszą. Nikt na terenie żadnej z gmin, prawda, nie słyszałam, żeby występować o środki unijne na ochronę zdrowia. Więc dlaczego? Uczmy mieszkańców. Taka jest rola samorządów, taka jest rola ochrony zdrowia. Już nie mówiąc o ogromnej roli rodziny. Przede wszystkim to te dobre nawyki zdrowotne wychodzą z rodziny. To mama, tata nie powinni palić w obecności dzieci w mieszkaniu, w samochodzie. To stąd się zaczyna ta zła praktyka, te złe nawyki. I o to musimy zadbać. Także wracając do tej statystyki, będzie sukcesem, jeżeli ta grupa osób przyjdzie i się zbada. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że będziemy jeździć od wioski do wioski. Żeby tam, gdzie z profilaktyką jeszcze jest troszkę na bakier, dojechała ekipa ludzi, którzy przekonają mieszkańców, że warto. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.